Moi drodzy, teraz przygotujemy sobie farsz słodki do naszej dzisiejszej rozety. Co jest potrzebne? Słuchajcie, około kilograma sera białego. Około kilograma sera białego i nie musi być, absolutnie nawet nie może być, ser mielony. Tylko zwykły ser w kawałku, około kilograma. Potrzebna nam jest szklanka cukru. Szklanka cukru, którą wsypujemy do naszego sera. I mieszamy widelcem. Próbujemy oczywiście, tak jak zawsze, połączyć składniki razem. Za chwilkę będziemy bardziej łączyć te składniki. Teraz tylko, żeby nam nie zbrylowały się na samej górze. No i moi drodzy, będą nam potrzebne jajka. Około 4 jajek. Ale nie tak jak do ciasta, wrzucamy je oddzielnie. W pierwszej kolejności do białego sera wrzucimy żółtko, białko do oddzielnej miseczki, później białko ubijemy i dopiero później ubitą pianę z białka połączymy z białym serem. No to uwaga, uwaga, próbujemy. Pamiętacie, ja w pierwszej kolejności umyłam te jajka, więc próbujemy rozdzielić białko od żółtka. Spójrzcie proszę, wylewamy białko z łupinki i żółtko wrzucamy do miski. I tak z wszystkimi 4 jajkami. Spójrzcie proszę, już mamy oddzielone żółtko w serze, białko w oddzielnej miseczce. I teraz ten ser z żółtkiem staramy się wymieszać. Tak, żeby żółtko dotarło do każdego kawałeczka naszego białego sera. Spójrzcie proszę, no myślę, że już w większości ser połączyliśmy z żółtkiem. Oczywiście jeszcze będziemy go mieszać, ale już łącząc razem z białkiem. No i teraz przechodzimy do ubijania piany z białka. No, powiedzcie mi, zdradźcie tajemnicę, jaka jest technika waszej mamy? Czy do białka dodaje troszeczkę soli przed ubiciem, czy też nie? Jestem ciekawa. Dobrze, ja dodaję troszeczkę soli do białka i ubijamy białko na sztywną masę. Spójrzcie, spójrzcie. Już prawie mamy ubitą pianę, ale sztywna jeszcze nie jest. Słuchajcie, w zasadzie to nie wiem, czy już jest ta piana sztywna, czy nie. Muszę ją sprawdzić. Uwaga, uwaga. I co powiecie? Ubita na sztywno. To działamy dalej. To teraz, moi drodzy, przekładamy naszą pianę do sera. Przekładamy pianę do sera. Nie spodziewałam się, że tak szybko ubije nam się ta piana. Musimy wyjąć nasz widelec. Słuchajcie, cały czas całą pianę przekładamy do naszej masy serowej. No i oczywiście dokładnie teraz składniki staramy się połączyć. Spójrzcie proszę, jeszcze jest widać. Widać różnicę, nie są połączone te składniki, widać oddzielnie ser i oddzielnie pianę. Więc jeszcze mieszamy, jeszcze dokładnie mieszamy, żeby nie było
widać sera, oddzielnie piany. To wszystko musi być jednolita masa. No i moi drodzy, spójrzcie proszę, nasz farsz serowy, nasz ser mamy już gotowy. Przypominam, jakie są składniki. Biały ser niemielony, około kilograma, 4 jajka, które rozdzielamy, żółtko do sera, białko oddzielnie ubijamy na pianę oraz 1 szklanka cukru. Wszystko dokładnie mieszamy. Teraz mamy gotowy już farsz. No i cóż, bierzemy się do przygotowania ciasta na naszą rozetę na słodko. Powiem tylko, że ciasto z farszem serowym robimy dokładnie tak samo jak ciasto do farszu na ostro, tylko do ciasta dodajemy cukru. Taka jest różnica między ciastem na ostro i ciastem na słodko. To bierzemy się do pracy i widzimy się w momencie, kiedy będziemy przekładać blat, farsz, blat, farsz, blat, a potem kroimy i przeplatamy naszą rozetę. Do zobaczenia.